10 największych zbrodni Żydów w Palestynie. Konflikt izraelsko-arabski obejmuje okres ponad pół wieku politycznych napięć i jawnych niechęci pomiędzy Arabami a Żydami na Bliskim Wschodzie. Swoimi przyczynami wybiega on na dużo wcześniej przed powstaniem państwa Izrael, do czasu utworzenia ruchu syjonistycznego, którego celem było stworzenie państwa żydowskiego w tzw. Ziemi Izraela. Sprawa jest taka, że Palestyna to ziemia Żydów z punktu widzenia etnicznego i historycznego, zaś z punktu widzenia politycznego, to ziemia Arabów. Palestynę więc podzielono na część arabską i żydowską, lecz po ataku państw arabskich na Izrael wybuchła wojna arabsko-żydowska, która trwa do dziś niezwykle brutalna. Dziś opowiem o zbrodniach żydowskich. Zaliczanych do konfliktu z Palestyną. Jutro zapraszam na ten kanał, gdyż będzie o zbrodniach arabskich w wojnie z Izraelem. Tak, dla równowagi od razu mówię. Nie oczerniam nikogo i moim zdaniem to Izrael ma rację w tym konflikcie. I nie okłamujmy się, gdyby nie Izrael, ich walka ze światem arabskim, to dzisiejsza Europa wyglądałaby tak. Ale to moje zdanie i cenię odmienną opinię. A oto fakty. Zamach na Hotel King David w Jerozolimie. Zamach bombowy przeprowadzony 22 lipca 1946 roku o godzinie 12.37 czasu lokalnego przez sionistyczną organizację Irgun działającą na terenie brytyjskiego mandatu Palestyny. Wysadzono południową część hotelu, w której znajdowała się siedziba brytyjskich władz mandatoryjnych. Zamach był odpowiedzią na wkroczenie przez Brytyjczyków na tereny Agencji Żydowskiej 29 czerwca. W tym samym czasie aresztowano 2,5 tysiąca działaczy żydowskich z terenu Palestyny. W wyniku zamachu zginęło 91 osób, 28 Brytyjczyków, 41 Palestyńczyków, 17 Żydów, 2 Ormian, Rosjanin, Grek i Egipcjanin. Mahmoud Al Mabou Al Mabou był szefem logistyki i zaopatrzenia w broń dla wojskowego skrzydła Hamasu. Bow nadzorował transfer zaawansowanej broni z Iranu, takie jak pociski przeciwpancerne, pociski kierunkowe i rakiety do Hamasu w Strefie Gazy w celu unicestwienia Izraela. Planował także porwanie i zabicie dwóch izraelskich żołnierzy w Gazie w 1989 roku. Był to łącznik na linii Palestyna-Iran. Zmarł 19 stycznia 2010 roku w hotelu w Dubaju z przyczyn naturalnych tak przynajmniej się wydawało. Dopiero kilka dni później, prawda wyszła na jaw. Do pokoju hotelowego za Mahmudem udało się 11 agentów Mossadu. Jest to co najmniej dziwne, gdyż Hamas dbał o anonimowość Mahmuda, a ten posługiwał się różnymi paszportami i różnymi nazwiskami. Jak Izrael go wytropił, nie wiadomo. Agenci Mossadu za pomocą zaawansowanych narzędzi otworzyli drzwi do jego pokoju i tam się ukryli. Kiedy mężczyzna wrócił do apartamentu około godziny 20, Żydzi na niego czekali. Najpierw otrzymał zastrzyk ze substancją paraliżującą, następnie został porażony prądem i na koniec uduszony poduszką. Nikt nie mógł zlokalizować zabójców, z tego względu oskarżono szefa Mossadu. W 2010 roku udało się zlokalizować jednego z zabójców Mahmuda i go aresztować. Dokonały tego służby specjalne. Polski. Wiecie jak wpadł? W Polsce wyszło, że jego paszport jest fałszywy. I zobaczcie, często się mówi, że kontrole nie powinny mieć miejsca, że jak policja chce nas wylegitymować, to musi podać powód kontroli takie bzdety, bzdura. Jeśli jesteś niewinny, to taka losowa kontrola zabierze ci max 15 minut życia i to wszystko. Ale zawsze jest szansa, że wpadnie się na jakiegoś przestępcę. Ichak Rabin, izraelski polityki mąż stanu, dowódca wojskowy w stopniu generała porucznika, oficer dyplomowany Sił Obronnych Izraela w latach 64-68, był szefem Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela. Dwukrotnie był premierem Izraela. W 1994 roku był laureatem pokojowej nagrody Nobla. Sytuacja bardzo niecodzienna, gdyż zamach na tę osobę to część konfliktu izraelsko-izraelskiego. 4 listopada 1995 roku po zakończeniu pokojowego wiecu na Placu Królów Izraela. W Tel Awiwie o godzinie 21:45 Ichak Rabin został postrzelony przez żydowskiego nacjonalistę Amira, który oddał trzy strzały do premiera. Rabin został natychmiast przewieziony do Centrum Medycznego Tel Awiwu, gdzie dwie godziny później zmarł na stole operacyjnym na skutek znacznej utraty krwi i uszkodzenia płuca. Zamchowiec był. Prawicowym religijnym fanatykiem, który wierzył, że podpisane porozumienia pokojowe stanowią zagrożenie dla Izraela. Wyraził on nadzieję, że zabójstwo rabina uniemożliwi realizację zawartych umów. Nie uniemożliwiło. Folk Bernadotte. Szwedzki polityk i dyplomata Bernadotte został zamordowany 17 września 1948 roku przez członków radykalnej żydowskiej organizacji paramilitarnej Lechi. Do zabójstwa doszło w godzinach popołudniowych. O okolicznościach zabójstwa można było się dowiedzieć od bezpośredniego świadka zdarzenia, szwedzkiego generała szefa Korpusu Obserwatorów ONZ. Bernadotte odbył podróż do Jerozolimy, aby sprawdzić warunki w nowym budynku, do którego w najbliższym czasie mieli się przenieść wysłonnice ONZ oraz spotkać się z izraelskim komendantem Jerozolimy. Samochód Bernadette został zatrzymany przez pojazd armii żydowskiej. Wszystko wyglądało jak rutynowa kontrola, jednakże żołnierze otworzyli ogień i zabili dyplomatę. Z czasem okazało się, że nie byli to żołnierze państwa Izrael, ale mężczyzna został zamordowany w Jerozolimie przez żydowskich zamachowców z organizacji paramilitarnej Lechi. Sprawa Alta Sprawa Altaleny była konfrontacją, do której doszło 22 czerwca 1948 roku pomiędzy nowo powstałymi siłami obronnymi Izraela a skrajnie prawicową żydowską organizacją militarną Irgun. Do konfrontacji doszło statek towarowy Altalena który przewoził broń, amunicję i bojowników Irgunu. W wyniku ostrzelania statek zapalił się i zatonął u plaży Tel Awiwu. Specjalnie o tym wspominam, aby zwrócić uwagę, że terroryści to nie jest część struktur Izraela. Ale Armia Izraelska i organizacje terrorystyczne to dwie różne bajki. To tak jak w państwach arabskich. Al-Qaida nie jest armią na przykład Iraku. Armia Iraku walczyła z talibami, mimo że byli tej samej narodowości. Zamach na hotel Semiramis. Zamach terrorystyczny przeprowadzony 6 stycznia 1948 roku przez członków żydowskiej organizacji paramilitarnej Hagana w mieście Jerozolima w brytyjskim mandacie Palestyny. Do zamachu doszło podczas wojny domowej w mandacie Palestyny. W zniszczonym hotelu mieściło się lokalne dowództwo arabskiej milicji. W wyniku zamachu zginęło 26 osób, a 60 zostało rannych. Brytyjskie władze mandatowe były oburzone zamachem i potępiły go, nazywając masowym zabójstwem niewinnych ludzi. Operacja Opera, majstersztyk militarny. Posłuchajcie, operacja Opera był to udany atak izraelskiego lotnictwa na iracki reaktor jądrowy. W drugiej połowie lat 70. Irak zakupił od Francji dwa reaktory jądrowe typu Ozyrys. Według izraelskiego wywiadu wojskowego, instalacja jądrowa została zakupiana w celu produkcji plutonu dla irackiego programu broni jądrowej. Wywiad izraelski, znając harmonogram prac budowlanych, wiedział, że lato 1981 roku będzie ostatnią szansą na zniszczenie reaktora, zanim zostanie wypełniony paliwem jądrowym. Do ataku zostało przydzielonych 8 myśliwców F-16. Bezpośrednio przed atakiem myśliwce leciały na wysokości do 30 metrów nad ziemią, chroniąc się w ten sposób przed wykryciem przez radary zainstalowane w pobliżu reaktora. Gdy grupa F-16 znalazła się w odległości około 20 km na wschód od reaktora, myśliwce włączyły do palaczy i na pełnej mocy rozpoczęły wznoszenie się. Z chwilą osiągnięcia około 2130 metrów, każdy z myśliwców lecący z prędkością około 110 km na godzinę zaczął wchodzić w lot nurkowy pod kątem 35 stopni. F-16 zrzuciły bomby z wysokości 1070 metrów. Każdy samolot w 5-sekundowym odstępie. Razem w cel spadło 8 bomb. Czas operacji wynosił 2 godziny 45 minut. Operacja zakończyła się sukcesem. Kompleks został poważnie uszkodzony. 11 mężczyzn, 10 irackich żołnierzy, jeden francuski naukowiec zostało zabitych w czasie nalotu. Izrael stwierdził, że ofiary były winą niecelnego ognia obrony przeciwlotniczej a nie skutkiem bombardowania. Żaden z myśliwców nie został uszkodzony przez iracką obronę. Choć prawie bez paliwa, wszystkie 14 samolotów powróciło do Izraela, lądując bezpiecznie. Nie chcę nic mówić, ale kraje zachodnie od lat próbują rozbroić pewne niebezpieczne państwa z broni atomowej. Izrael zrobił to w 3 godziny. Zamach na pociąg Kair-Haifa. Zamach przeprowadzony w dniu 29 lutego 1948 roku przez członków żydowskiej organizacji paramilitarnej Lechi na linii kolejowej w pobliżu osady Rehovot w brytyjskim mandacie Palestyny. Celem ataku był pociąg jadący z Kairu do Hajfy. Do zamachu doszło podczas wojny domowej w Mandacie Palestyny. W wyniku zamachu zginęło 28 osób, a 35 zostało rannych. Masakra w Dar Yasin. Miała miejsce w dniu 9 kwietnia 1948 roku, kiedy grupa żydowskich bojowników z organizacji paramilitarnej Irkun i Lehi zaatakowała arabską wieś Deir Yassin, położoną na zachód od Jerozolimy. W trakcie ataku doszło do masakry ludności arabskiej. Zginęło około 107 mieszkańców, w tym kobiety i dzieci. Do zdarzenia tego doszło podczas wojny domowej w Mandacie Palestyny. Masakra stała się kluczowym wydarzeniem w konflikcie izraelsko-arabskim. Mając poważne konsekwencje militarne i demograficzne. Zdarzenie było wielokrotnie wykorzystywane przez różne antyizraelskie grupy, aby podważyć prawo do istnienia państwa Izrael. Również izraelska lewica oskarżyła Irgun i Lechi o złamanie zasad żydowskiej prawomyślności. Niejasny jest udział hagany w całym zdarzeniu. Masakra bardzo silnie wpłynęła na arabską ludność cywilną, która zaczęła masowo uciekać ze swoich miast i wiosek będących w pobliżu walk żydowsko. Arabskich wpłynęło to na zwiększenie liczby palestyńskich uchodźców. Operacja Gniew Boży, najlepsza i największa operacja w historii, choć była bezwzględna, to trzeba przyznać, że Arabowie sobie zasłużyli. Operacja gniew Boży, czy też żartobliwie określana przez Żydów źródło miłości została zlecona po arabskich zamachach na izraelskich sportowców. Izrael postanowił rozbroić całkowicie terrorystów z Palestyny, eliminując ich przedstawicieli. Agenci Mossadu dokonali serii zamachów na arabskich przywódców w taki sposób, że większość z nich wyglądała na wypadki. Na kilka godzin przed śmiercią danej osoby Żydzi wysłali kwiaty i kondolencje do rodzin ich celów. Wśród kilku innych zabójstw i zamachów poszukuje się związków z operacją Gniew Boży. Jednym z nich jest zamach na Abu Dauda, dowódcę Czarnego Września, który otwarcie przyznał się do udziału. W planowaniu akcji w Monachium. Dałut został trafiony siedmioma kulami 1 sierpnia 1981 roku w holu warszawskiego hotelu Victoria. Całą historię Gniewu Bożego opowiadam na kanale Światowa Historia i tam Was zapraszam. Oczywiście operacja była przeprowadzona za pozwoleniem USA, gdyż trwała zimna wojna, a Izrael walczył po stronie kapitalistów, zaś państwa arabskie były sojusznikami Związku Radzieckiego, więc Gniew Boży jest częścią zimnej wojny. W ogóle bawi mnie, kiedy ktoś krytykuje jednocześnie Izrael i krytykuje Związek Radziecki, i twierdzi, że na przykład to, że do Komuna, to jest bez sensu, że do Komuna upadła tak naprawdę chwilę po II wojnie światowej, kiedy Stalin zaczął mordować Żydów, a w trakcie zimnej wojny Izrael walczył po stronie amerykańskiej, a Związek Radziecki po stronie komunistycznej, także no śmieszne trochę.